Witamy cię serdecznie. Po raz pierwszy w naszym studiu. Bardzo się cieszymy. Ładnie tutaj macie. Bardzo ładnie. Ja też wiedziałem, jak się nazywa bohaterka tego filmu. Wiedziałeś, tak? Co ty? Od razu zadajemy nową zagadkę. Druga zagadka w naszym programie, ale to Łukasz zada, dobrze? Dobra, uwaga. Jak nazywał się zespół, w którym śpiewał Ryszard Rynkowski? Bardzo dobrze, czas. Wystartowaliśmy. 10 minut mają państwo na odpowiedź na to pytanie. Czyli to jest dłuższa zagadka. Dłuższa, ale w związku z tym, że jest dłuższa, to dłużej pomęczymy troszkę Łukasza też, wtedy porozmawiamy z nim. To zanim pomęczymy Łukasza, to powiem państwu, że jeżeli znają odpowiedź na to pytanie, które zadał Łukasz przed chwilą, to wysyłają lotko pod 7358, taki SMS, lub też dzwonią pod gwiazdka 7358 i wygrywają 500 zł za 9 minut i 38 sekund. Ale mamy teraz dla państwa promocję, nie tylko w postaci naszego wspaniałego gościa, ale także w postaci takiej, że będzie. Będzie tak, że tutaj kwota może być troszeczkę większa do wygrania, może nawet się pojawi 700 zł, także proszę koniecznie wysyłać teraz SMS-y, tak jak już mówił Kuba. No i będziemy za chwilkę rozmawiali z naszym gościem, ale wcześniej posłuchajmy piosenki, która była wielkim przebojem zespołu, o który pytamy. O Ryszarda Rynkowskiego i o zespół, w którym występował. Czy miałeś jakieś związki? No tak, znaczy związku z Ryszardem Rynkowskim nie miałem. Nie, ale... Ale ten program przyjmie taki charakter, no. Ale moje początki w śpiewania zaczynałem właśnie w kurkach Ryszarda Rynkowskiego i parę fajnych koncertów udało nam się zagrać. Fajne przeżycie. Ja chciałem jeszcze dodać, że tak jak moje początki, kiedy uczyłem się śpiewać, na przykład ja uczyłem, miałem zadanie domowe uczyć się piosenek, które właśnie śpiewał ten zespół, w którym śpiewał Ryszard Rynkowski. Aha. A jak pamiętasz te piosenki? Jedna taka piosenka, wspominam ją każdego dnia, bardzo trudny numer, aha, długo się go uczyłem, i zespół Vox to nie jest tylko bananowy... Co? Zespół, o którym mówimy, to nie jest tylko bananowy song i Szczęśliwy i Drogi Już Czas, ale mnóstwo innych fajnych piosenek. Ale słuchaj, nic w ogóle udaje, że nic nie stało. Absolutnie, ale za to, zaraz, jeżeli państwo nie wysłali jeszcze SMS-a, lotko pod 7358, to teraz czas właśnie na to. Mamy jeszcze 7 minut i 40 sekund do końca tej zagadki, a poza tym do wygrania w tej zagadce, w związku z obecnością naszego wspaniałego gościa, 700 zł, proszę państwa. Mamy wielką promocję, wielki bonus. Proszę grać, bo teraz ryzyko może takie samo, ale za to zwycięstwo. Jakże będzie lepiej smakowało. No prawda? Dobrze, jak nazywał się zespół, który się Ryszard Rynkowski? To jest pytanie, które zadał Łukasz Zagrobelny. A Łukasz Zagrobelny jest tutaj, bo występuje w Sopocie. Tak, Sopot zbliża się wielkimi krokami. 7 sierpnia występuje. Będę śpiewał piosenkę Mówisz i Masz. To będzie mój trzeci występ w Sopocie. A możesz ją zanucić tak troszkę? Bo ty masz to, co chcesz, bo ty mówisz. Ale ja to słyszałam, to w radiu grają, zdaje się, już, tak? Całe szczęście. To wypromowałeś bardzo pięknie. No cieszę się bardzo, że akurat ta piosenka będzie startowała w konkursie. Rok temu śpiewałem z Eweliną Flintą piosenkę Nie kłam, że kochasz mnie. Wtedy się nie udało, zajęliśmy drugie miejsce. A kto pierwsze wtedy? Doda. Doda nas wyprzedziła, ale w tym roku Doda nie występuje, więc może, może w tym roku mi się uda. Może wam się uda. No życzymy tego wam z całego serca, bo rzeczywiście numer bardzo ładny. Znaczy tobie życzymy z całego serca, bo numer bardzo ładny. A jak u ciebie prywatnie w ogóle, bo widzę, że opalony jesteś strasznie. No udało mi się wyrwać na tygodniowe wakacje. Co, takie intymne pytania zadajesz? No dlaczego nie? No wakacje to nie jest intymne. No, co się robi na wakacje? No, wypoczywa się. Tak, no wypoczywałeś. Opalony jesteś. Opalony jestem. Na tydzień udało mi się wyrwać w pewien ciepły kraj, ale takie moje prawdziwe wakacje to myślę, że dojdą dopiero we wrześniu albo październiku, kiedy skończy się mój sezon koncertowy i wtedy sobie gdzieś jakieś naprawdę dalekie i bardzo ciepłe kraje polecę. A jakie masz marzenia wakacyjne? Marzenia wakacyjne? Ja mam totalną korbę, jeżeli chodzi o piękne morze i piękne plaże i nie wiem, Bali, Meksyk. Takie, no to zapraszam na hel. Ale czy państwo... Ale, piękne, ale polskie morze naprawdę jest Łukasz, bardzo piękne. Łukasz, zaraz, a mówiłeś już, żeby wysłać SMS-a? Na mnie. Nie, na ciebie. Na niego też, na mnie też. Ale żeby się ludziom nie pomyliło, to na razie lotko pod 7358 teraz, żeby wziąć udział w tej zagadce. Za 5 minut i 40 sekund rozwiązanie. No a poza tym dzisiaj wielki finał, więc wszystkie SMS-y, które państwo wysyłają przez cały nasz program, biorą udział w walce o 45 tysięcy złotych. Niebagatelnie. Przypomnijmy państwu, że 700 zł mamy, a nie 500, tak jak zwykle. A to ważna jest informacja, bo 200 zł więcej niż zwykle. Kto wie, może będzie jeszcze więcej. Jest Łukasz Zagrobelny z nami, który zadaje pytanie. Jak nazywał się zespół, w którym śpiewał Ryszard Rynkowski? Posłuchajmy teraz, jak śpiewał Ryszard Rynkowski. Aż Kevin Costner. Oświetlone było tylko twarz Rynkowskiego, on tak jakoś bardziej się rozwinął, a pozostałe członkowie zespołu... Coś tam musiało być, wiesz,
Na rzeczy? Coś na rzeczy? Na rzeczy? Nie, żartuję. Ich drogi się rozeszły. Proszę Państwa, ale nasze drogi się zejdą, jeżeli wyślecie SMS-a, lotko, pod 7358, bo dzisiaj 700 zł teraz tej zagadce. Przynajmniej będą to drogi telefoniczne. Mogę jeszcze raz zadać pytanie? Jasne. Jak nazywał się zespół, w którym śpiewał Ryszard Rynkowski? Mamy dla Ciebie etat, stary, jesteś najlepszy, absolutnie. A czekajcie, ale musimy porozmawiać. On to robi z wdziękiem takim. Ale słuchajcie, bo to jest... Po pierwsze, mam nową informację, proszę Państwa. Zdecydowaliśmy się, że tak fantastycznie ta gra się tutaj toczy, że dajemy 900 zł do wygrania w tej zagadce. Naprawdę? 3 minuty 50 sekund, 900 zł, czyli proporcje idealne. Druga rzecz, to musimy trochę opowiedzieć o tym zespole, o który pytamy, bo to był pierwszy polski boysband właściwie. W 78 roku chłopcy się... Może męs, byli raczej. No, ale ruszali się, prawda? Śpiewali nawet dobrze wokalnie, jak sam oceniasz, bardzo, prawda? Bardzo dobrze. To naprawdę, jeżeli chodzi o poziom wokalny tego zespołu, to naprawdę tam się wszystko zgadzało. Świetnie brzmieli. Wtedy nie używało się generalnie playbacków i przeważnie wszyscy śpiewali na żywo. I tam nie było żadnej zdrady. Było czyściutko, pięknie. Tak. Solidne, no i wyglądali, słuchaj, pamiętam, że wszyscy się kochali w tych chłopakach, naprawdę, znaczy dziewczyny się kochały w tych chłopakach. No, ja pamiętam, że byłam kiedyś na kolonii właśnie i tam na tej kolonii był szał. I przyjechał Ryszard z zespołem. Nie, ale zaśpiewali na dyskotece, to znaczy puszczono ich nagranie na dyskotece, no i wtedy rzeczywiście... Odpadłaś. Nie, atmosfera nabrała rumieńców, że tak się wyrażę. Mówisz, tak, że spłoniła się rumieńcem ta atmosfera. No dobrze, skoro o gorącej atmosferze, to dorzućmy jeszcze 100 zł. Żartujesz, przestań, co taki hojny? No spokojnie, czarną koszulę, wiesz, dzisiaj jakoś tak lepiej. No już tysiak. Słuchaj, to wszystko przez ciebie, Łukasz, nie było ciebie, było 500, jesteś 1000 zł. Gdzie się pojawia, to kasa. No właśnie. Okej, okay, każdy zarabia w jakiś sposób na te swoje kasy. Państwo przez SMS-y, ty przez śpiewanie. Jak podsumujesz ten rok? Wiesz, to trochę za wcześnie jest na podsumowanie, może do wakacji. Mm-hmm. Do wakacji. Rok szkolny. Rok szkolny, dokładnie. Rok szkolny, jak posłucham. Nie zdałem do następnej klasy. Znaczy, no nie, co? Oczywiście, że zdałem, ale kiedyś tak naprawdę to mi się nie... Kiedyś powtarzałem klasę, poważnie. Którą klasę? Chyba drugą techniką. Żartujesz? Naprawdę. A z czego zawaliłeś? Z fizyki. Pan się uparł, wyobraź sobie, że on mnie nauczy fizyki. Ja jestem oporny, totalnie odporny na wiedzę fizyczną, matematyczną. Na czym cię zagiął? To jest wszystko proste. Jakieś tam doświadczenia, coś tam, wiesz, wybuchło. No nieważne. W każdym razie nie zdałem, powtarzałem, żaden to wstyd. Nie, ale co do podsumowania roku szkolnego, to wydałem drugą płytę, która ukazała się w maju. Pod tytułem? Między dźwiękami. Są dwa świetnie rozegrane single, moim zdaniem, czyli właśnie Mówisz i Masz i pierwszy, przepiękna ballada Jeszcze o nas. No i cóż, no i czeka mnie teraz bardzo poważne wyzwanie w Sopocie. Mam nadzieję, że Państwo będą oglądali głosowanie na Łukasza. To kiedy dokładnie mają oglądać? No śpiewasz, 7 sierpnia, SMS o treści 11, piosenka Mówisz i Masz. Zapraszam. No bardzo to zabrzmiało tak zdecydowanie. To teraz jeszcze posłuchajmy Ryszarda Rynkowskiego, twojego nauczyciela właściwie, prawda? A zaraz mentora. Zapytamy raz jeszcze ustami Łukasza o to, jak nazywał się zespół. Teraz. Drodzy Państwo, jak nazywał się zespół, w którym śpiewał Ryszard Rynkowski? Czekamy na SMS. Nie był to zespół Lotko. Nie. Nie był to zespół Lotko. Proszę, posłuchajmy fragmentu piosenki. No teraz bierze udział właśnie w tym wyłanianiu zwycięzcy. Już niebawem. Do końca tej zagadki 30 sekund, to jeszcze zapytamy się ciebie o to, czy nie boisz się konkurencji. Wczoraj tutaj był Belmondo, który też występuje. Ale całe szczęście, że nie w tym samym dniu, kiedy ja występuję, bo podejrzewam, tak myślę, że chyba zagraniczny artysta to jest. Jest to zagraniczny, no dobrze. Nie, ale jeżeli chodzi o polskich artystów, naprawdę konkurencja jest bardzo duża. Ale wymieńmy takich najbardziej No jest zespół Pektus, jest zespół Pin, jest Łukasz Zagrobelny. Znamy go skądś. Tak? Tak, to śpiewa. No i jest paru naprawdę bardzo, bardzo, bardzo poważnych artystów, którzy mają już jakby wylansowane przeboje, no i teraz będą widzowie wybierali ten swój hit lata. Czas się zakończył. I już. No i niech wybiorą Łukasza Zagrobalnego. No właśnie, Łukasza Zagrobalnego, mówisz i masz. A my teraz wybieramy nasz. Teraz czytamy. Ja 7, ty? No. 5, 9, 4, 0. 7, 1, 2, 3. No jeszcze się tak do końca nie zgraliśmy, ale wszystko przed nami. Słuchajcie, teraz to jest kod, który ma ktoś na swoim telefonie komórkowym. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan wie, jak się nazywał zespół, w którym śpiewał Ryszard Rynkowski? Vox. Bardzo dobrze. Czy pan wie, ile pan wygrał pieniędzy? 1000 zł. Doskonale, 1000 zł jest pana, a jak pana imię? Łukasz. No cześć Łukasz, mówi Łukasz. Obchodzicie imieniny w tym samym dniu? Kiedy pan obchodzi? Imieniny? Tak. 10 września. To tak jak ja. Słuchajcie, musicie się umówić na imprezę, tak czuję. Pana serdecznie pozdrawiamy, gratulujemy 1000 zł. Przed nami kolejna, trzecia zagadka. A Łukaszowi dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, Było bardzo miło. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki, cześć.
Nie kłam, że kochasz mnie, śpiewała niemal cała Polska. Przełamał już tremę debiutanta i teraz pewnym głosem dojrzałego artysty Łukasz Zagrobelny śpiewa Mówisz i masz. O, masz to, co chcesz, bo ty mówisz i masz, lecz paradoks jest w tym, że nie cieszy cię. No i na deser tej części naszej